Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Od razu z góry Was przepraszam, że dzisiaj porozmawiamy o tym człowieku. To jest pan Śmiszek. Mężczyzna, partner Roberta Biedronia. W polityce znalazł się dlatego, że jest partnerem, mężczyzną, facetem Roberta Biedronia. I tak jak Robert Biedroń większość swojej politycznej kariery opiera na tym, że jest homoseksualistą, tak, ten pan większość swojej kariery opiera na tym, że zajmuje się ustawodawstwem antydyskryminacyjnym, czy też gender studies, ale o tym za chwilę. Na początku powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle poruszam temat tego faceta. Zacytuję go. Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany z więzieniem włącznie. Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciw homofobom. I Kaczyński, tak samo jak Kowalska czy Wiśniewski, pójdą do więzienia. Tak jak teraz idzie się do więzienia za rasistowską mowę nienawiści. Pan Śmiszek wypalił to w Gazecie Wyborczej i spotkał się z wielką, zasłużoną falą krytyki. Ponieważ te prawo antydyskryminacyjne, tak zwane, w dużej mierze sprowadza się właśnie do niszczenia osób, które mają inne poglądy, które nie zgadzają się na przykład na to, żeby dwóch panów adoptowało dziecko, które nie zgadzają się na to, żeby małżeństwem nazywać związek dwóch facetów. Żeby nie zgadzają się również, idąc dalej, na to, że kobiety mogą mordować swoje własne dzieci legalnie. I jeszcze państwo ma im to ułatwiać. Szanowni Państwo, kim jest właśnie pan Śmiszek? W latach 2003-2005 prawnik w biurze pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn Izabeli Jarugi-Nowackiej i Magdaleny Środy. To były rządy SLD. Zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji, między innymi wieloletni szef grupy prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. To są ci ludzie, którzy chcieli niedawno w ramach tęczowego piątku wchodzić do szkół bez zgód rodziców i indoktrynować dzieci w duchu LGBT. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik, koordynator programowy Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów do Spraw Równego Traktowania. W latach 10-12 wykładowca w ramach studiów podyplomowych Gender Studies, jeśli to w ogóle można nazwać studiami. Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Trener Praw Człowieka Rady Europy w programach HELP. Od 2014 członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w dziedzinie niedyskryminacji. Tak, pan Śmiszek chce nie dyskryminować ludzi, że za to, że ktoś się z nim nie zgadza, za to, że ktoś nie afirmuje homoseksualizmu, chce wsadzać go po prostu do więzienia. Prawica powinna bardzo docenić to, że taka osoba istnieje, ponieważ dzięki właśnie takim ludziom obdarzane jest to, co niesie ukryte Platforma Obywatelska. Niedawno wyszło, co Rafał Trzaskowski chce i właściwie powoli wprowadza w Warszawie, czyli ta karta LGBT+, czyli seksualizacja dzieci, nauka od 0 do 4, to malutkich dzieci, niemowlaków, mówienie im i nauka o masturbacji, to jest pedofilia. To jest coś, co nie powinno być w żaden sposób akceptowane przez ludzi. I szanowni Państwo, trochę komentarzy. Ściągnę Wam już obraz pana Śmiszka. Fragment nagrania Marcina Roli, wywiad z Markiem Jurkiem. Panie, pan Śmiszek z partii Wiosna mówi, że będą tropili wyimaginowanych homofobów i zamykali ich do więzień. Czy zagraża nam taki nowy lewicowy totalitaryzm? Sejm Rzeczypospolitej w 2006 roku powiedział, że sprzeciwia się wprowadzaniu tego rodzaju pojęć, jakie pan wiceprzewodniczący używa.
ponieważ nie można kwalifikować jako fobii po prostu zwykłej dezaprobaty moralnej. Nie można kwalifikować jako fobii Ewangelii, listów świętego Pawła, całej naszej kultury i cywilizacji. Dziękuję, panie Rokoszewski. Dobrego. Lecimy. Lecimy dalej. To są osoby... No ten człowiek ewidentnie w polityce jest chyba nowy, ponieważ wrzucając informację o tym, że jego najbardziej aktywnym obserwującym jest Janusz Palikot, daje tylko napęd tym wszystkim ludziom, którzy mówią, że Wiosna to po prostu kolejny ruch Palikota, kolejna Nowoczesna, coś co ma ściągnąć tych najbardziej lewicujący elektorat, wyzbyty w głębszych zasad moralnych. Pan Śmiszek, partner Biedronia, grozi, że będzie zamykał do więzienia każdego homofoba, który zagraża bezpieczeństwu osób LGBT. I pan Kazimierz Smoliński, poseł, mówi wprost, że właśnie tak wygląda LGBT w praktyce. Z jednej strony indoktrynacja i deprawacja najmłodszych, a z drugiej zakaz krytyki. Homozamordyzm. Jacek Piekara, pisarz. Śmiszek, konkubent Biedronia, dostał pierwsze miejsce na liście Wiosny. I tak się rozzuchwalił, że teraz chce wszystkich wokół wsadzać do więzień. A ja ci coś powiem, Śmiszek. Prędzej dostaniesz zapalenia jajników, niż wsadzisz kogokolwiek do pierdla. Polecam zresztą książki pana Jacka Piekary. I Krzysztof Bosak. Pan Śmiszek poruszył temat homofobii, więc rozłóżmy to na czynniki. Strach? Nikt się was nie boi. Nienawiść, agresja zdarzają się i zasługują na potępienie oraz reakcje. Powinniśmy stawać w obronie słabszych. Niechęć, wstręt, zdrowe reakcje, mamy do nich prawo. Szanowni Państwo, nie wiem czy pamiętacie, jeśli ktoś z was stale ogląda mój kanał, to pewnie wie, że w lipcu zeszłego roku byłem na wyjeździe wolnościowym na spotkaniu w Londynie z członkami partii Wolność. I tam wówczas trwał marsz LGBT. To, co tam wtedy zobaczyłem, to naprawdę zapamiętałem i będę pamiętać już na zawsze. I to, co teraz widzę w Polsce, to jest pierwszy krok do tego, co tam miało miejsce. Pokażę wam, przypomnę. Proszę bardzo. Tu macie tylko obraz bez mojego komentarza. Policja poprzebierana na tęczowo, straż pożarna poprzebierana na tęczowo, dzieci małe, indoktrynowane, poprzebierane, pomalowane na tęczowo, całe szkoły zwolnione z zajęć po to, żeby móc pójść na marsz LGBT. Na budynkach państwowych, na urzędach, na zabytkach zamiast brytyjskiej flagi, flaga tęczowa. Dziś to całe gender, ten LGBT stało się tak jakby już ideologią wyznawaną przez znaczną część społeczeństw zachodnich. I jeszcze jeden filmik. Nie, państwo, nie wiem co to jest za płeć, ale nie będę patrzeć. Skąd to się bierze, moim zdaniem? Ile macie filmów na Netflixie, HBO Go, gdzie nie ma wątków homoseksualnych? Możecie wymienić je w komentarzach, bardzo chętnie takie filmy poznam, ponieważ bardzo dużo oglądam seriali i właściwie chyba wszędzie są takie wątki. To jest inżynieria społeczna, która ma wbić do głowy ludziom to, że no po prostu to jest coś zdrowego, normalnego i jeśli to krytykujecie, to pójdziecie w cholerę siedzieć. I jeszcze jeden filmik. Czy to już się zaczyna u nas w Polsce? Proszę bardzo. A pamiętasz jeszcze, Krzysztof, jak się poznaliście z Robertem? Poznaliśmy się, jakby zaczęło się wszystko 14 lutego. Ile lat jesteś razem? Nie wiem, nie jestem najlepszy z matematyki, jestem tylko prawnikiem. To powinien być dobry z matematyki. 2003, pan będzie mieli 18, 15 lat. 15 lat. Szanowni Państwo, tak jak tutaj piszę w tym twecie, zresztą zapraszam do obserwowania mnie na Twitterze, jest to urabianie gospodyń domowych czytających babskie pisemka. I za tę większość tych takich... To jest po prostu chłam. Jakieś przyjaciółki pani domu, party, flash, viva, to są takie pudelki w wydaniach papierowych.
Odpowiedzialny jest szwajcarski podmiot Edipresse, który po prostu ogłupia społeczeństwo i jednocześnie narzuca coś takiego, że to jest coś normalnego i coś zdrowego. I tak, takie powinno być społeczeństwo. I na koniec powiem tylko, że nikt nie chce atakować tych środowisk. Te środowiska same, robiąc coś takiego, powodują lawinę ataków na siebie. Te środowiska, znaczy no ja znam sporo osób homoseksualnych, tylko takich, które właśnie nie wychodzą na ulicę, nie machają półnagą dupą na ulicy, nie przebierają się w tęczowe barwy i nie eksponują tego, że w domu uprawiają seks po prostu z tą samą płcią. Takie osoby, takich osób moim zdaniem jest większość wśród osób homoseksualnych. Tak naprawdę Robert Biedroń, czy pan Śmieszek, czy tam Śmiszek, no to robią im tak naprawdę złą robotę, ponieważ przez nich to społeczeństwo jest dalej antagonizowane. Jeśli ktoś chce seksualizować dzieci pod płaszczykiem LGBT, pod płaszczykiem jakichś gender studies, to powoduje złość naszego społeczeństwa, słuszną złość naszego społeczeństwa i cytując, wara od polskich dzieci. Pozdrawiam.